W wakacje dzieci w przedszkolach jest znacznie mniej. Placówki wykorzystują ten czas na mniejsze lub większe naprawy i modernizacje. Przedszkole miejskie nr 4 imienia Misia Uszatka zdecydowało się w tym roku na gruntowny remont. Był niezbędny już od kilku lat. Mierzyliśmy się z tymi problemami, które mieliśmy, wycieki wody ciągłe, wylewanie fekaliów w pomieszczeniach piwnicznych. To się działo, szukaliśmy przyczyny. Dlaczego tak się dzieje? No teraz, gdy to wszystko jest rozkopane, panowie doszli do każdej rury, już wiemy, wymieniana jest cała instalacja wodno-kanalizacyjna i wszystkie w całości w piwnicach i również wszystkie piony, jak również no, z tym wiążące się wymiana opłytkowania w łazienkach, przerobienie instalacji elektrycznej tam, gdzie jest to wymagane, jak również pomieszczenia kuchenne. Remont jest finansowany w całości z budżetu gminy. Za modernizację przedszkola i wszystkie prace z tym związane odpowiada firma Polbud. Jak do tej pory, tak, mamy troszeczkę prac nawet nadgonionych, tak, instalatorzy już działają, gdzieś tam, żebyśmy wyszli z tych podstawowych, wszelkie prace wyburzeniowe zostały wykonane, tak, zgodnie, uważam, z terminowością, a nawet wcześniej dużo. Instalacje są wykonywane teraz na bieżąco, jak pozamykamy te etapy, no to już zaczną się prace już takie wykańczające. Wykonawca oraz dyrekcja zakładają, że prace zakończą się zgodnie z planem i z początkiem września dzieci wejdą w mury odnowionej placówki.